Zapanuj nad chaosem maili, zadaniami i klientami. Poznaj Bitrix24, jedną aplikację, która ogarnia dla Ciebie to wszystko. Od HR przez pracę z dokumentami po analizę kampanii marketingowych. Bitrix24 to naprawdę potężna platforma z setkami możliwości. Dlatego, aby nie przytłoczyć Cię możliwościami, zaplanowałem to w takiej kolejności, która już od razu po obejrzeniu tego filmu pozwoli Ci usprawnić Twoje procesy biznesowe. Tym filmem rozpoczynamy mini cykl, w którym pokażę Ci, jak korzystać z Bitrix24, a przede wszystkim z jego niesamowitych, inteligentnych funkcji AI. Dlatego koniecznie obserwuj profil i włącz powiadomienia, aby nie stracić kolejnych odcinków. Wejdź na stronę bitrix24.pl, oczywiście link znajdziesz w opisie. Następnie w prawym górnym narożniku kliknij tutaj załóż konto. Proces ten jest niezwykle prosty, z pewnością sobie z nim poradzisz. Dlatego ja wskakuję od razu do panelu. Po zalogowaniu zobaczysz mniej więcej taki interfejs. Dużą zaletą Bitrix24 jest to, że działa on w 100% również w języku polskim. Po lewej stronie mamy kolumnę z głównymi funkcjami menu, takimi na przykład jak CRM, marketing, czyli kategoriami, między którymi możemy się przełączać. Zacznijmy od samego dołu, czyli od zakładki pracownicy. Warto dodać jakichś współpracowników czy też wspólników, tak aby łatwiej zarządzało się później projektami czy zadaniami. Aby dodać pracownika do Bitrix24, kliknij tutaj zaproś. Teraz wystarczy, że klikniesz tutaj skopiuj link, a następnie udostępnisz go swoim współpracownikom. Warto to zrobić również z tego powodu, że łatwo później możesz kontrolować na przykład czas pracy pracowników, a także ich efekty z zadań, które im zleciłeś. Skoro już jesteśmy przy zadaniach, to przejdźmy tutaj do tej kategorii. Wybieramy tutaj zadania i projekty. Jest tutaj sporo różnych kolumn i opcji, ale pokażę Ci teraz w łatwy sposób, jak tym zarządzać. Tutaj mamy, można powiedzieć, opcję widoku. Lista pozwala nam na ogólny, prosty podgląd wszystkich zadań. Tutaj możemy się przełączać m.in. między zadaniami a projektami. W prosty sposób tłumacząc, projekt jest nadrzędny nad zadaniami i wewnątrz niego mogą się znajdować różne zadania. Ale spokojnie, jeśli nie chcesz, nie musisz tworzyć żadnego projektu i zadania również będą działać. Stwórzmy sobie jedno z nich. Klikamy tutaj i na początku musimy je jakoś nazwać. Wpiszmy więc na przykład pierwsze zadanie. Dalej możemy dać opis, testowe. Niżej ustalamy osoby odpowiedzialne za wykonanie tego zadania. Ja tworzę to zadanie i jestem aktualnie jedynym pracownikiem, no więc jestem tutaj przypisany. Następnie termin to bardzo ważna funkcja, bo będzie ona w różny sposób mogła Tobie przypominać o wykonaniu tego zadania. Tak więc klikniemy tutaj i ustawmy go na dzisiaj. Do zadania możesz dołączyć także pliki albo listy kontrolne. Czyli jako plik możesz załączyć na przykład brief od klienta. Klikniemy utwórz, aby stworzyć nasze pierwsze zadanie. I tak jak widzisz, dzięki temu, że ustaliliśmy tutaj datę wykonania, mamy to podświetlone na pomarańczowo, że trzeba to wykonać jak najszybciej. W tym miejscu możesz zmienić widok zadań. Klikniemy na przykład tutaj i mamy tutaj tak zwaną tablicę Kanban. I teraz w czytelny sposób widzimy, jakie zadania mamy do wykonania na dzisiaj, jakie są na ten tydzień, a jakie na przykład, tak jak tutaj, mamy na za 2 tygodnie. Jeśli w Bitrix24 pojawi się więcej Twoich zadań i projektów do wykonania, to bardzo przydatna okaże się tutaj również wyszukiwarka. Przejdźmy teraz do funkcji CRM, czyli można powiedzieć serca całej aplikacji. CRM, tłumacząc na język polski, jest to system zarządzania relacji z klientami. Tutaj również możemy skorzystać z tablicy Kanban i w jednej z kolumn po prostu stworzyć jakiś deal, albo możemy zrobić to klikając tutaj w ten zielony przycisk. Nazwijmy sobie go jakoś, na przykład strona www dla ogrodnika. Następnie wybieramy etap. Jest to bardzo ważne, ponieważ po pierwsze ułatwi Ci to kontrolowanie projektów, na jakim są etapie i tak dalej. I po drugie, możesz później podpiąć pod to automatyzację, które pomogą Ci usprawnić jeszcze bardziej całe procesy sprzedażowe. Jednak to pokażę Ci w kolejnych lekcjach. Dlatego zostawmy sobie tutaj tą pierwszą opcję, czyli w toku. Pole kontakt jest tutaj niezwykle ważne, ponieważ umożliwi ono nam m.in. automatyczne informowanie naszego kontrahenta, z którym współpracujemy, o etapie i przebiegu, a także na przykład wysyłanie mu dokumentów związanych z realizacją danego zamówienia. W łatwy sposób możemy wybrać któregoś z listy lub wpisać i stworzyć nowego. Na samym końcu znajduje się funkcja, która mi osobiście naprawdę bardzo się podoba, a jest to źródło. W tym miejscu możemy rozwinąć listę i wybrać którąś z opcji. W źródle chodzi o to, aby ustalić, skąd udało nam się pozyskać danego deala, daną współpracę, dane zlecenie. Więc możemy znaczyć na przykład strona internetowa albo że jest to z polecenia.
Pozornie może Ci się to wydawać na pierwszy rzut oka mało istotne, ale zaufaj mi, później, jak będziesz mieć więcej takich współprac zarejestrowanych w systemie, bardzo łatwo i wygodnie będziesz mógł podejrzeć na przykład dane analityczne. A to oznacza, że w znacznie prostszy sposób będziesz mógł zidentyfikować kanały, które przynoszą Ci najwięcej dochodu. I być może okaże się, że właśnie warto postawić na system rekomendacji. W tym miejscu dodajemy jeszcze produkty. Aby dodać produkt, po prostu klikamy tutaj dodaj. Teraz w tym momencie możemy dodać nowy produkt z istniejącej listy lub stworzyć nowy. Aby stworzyć nowy produkt, wystarczy, że wpiszesz tutaj po prostu jego nazwę, na przykład testowy. Tutaj na dole ekranu pojawiła się opcja utwórz testowy produkt. Kiedy to klikniemy, zostanie on dodany do naszej bazy i później będziemy mogli go w łatwy sposób wywołać, tak jak produkty już z naszego asortymentu. Moim zdaniem warto dodawać tego typu produkty, nawet jeśli są to usługi. Z tego względu, że później w łatwy sposób będziesz mógł monitorować to, na przykład które produkty, usługi najlepiej się sprzedają, najczęściej, albo w jakich cenach itd. Jednak jest to szczególnie ważne wtedy, kiedy sprzedajesz produkty fizyczne. Tak, aby kontrolować później na przykład stany magazynowe. W kolejnym filmie pokażę Ci m.in. jak stworzyć własną automatyzację procesów, czyli na przykład kiedy przerzucimy tutaj to zadanie do tego etapu w toku, wtedy zostanie wykonane jakieś zadanie. My dostaliśmy tutaj na przykład powiadomienie, ale osoba, dla której wykonujesz dane zlecenie, może również dostać odpowiedniego maila albo dokument z fakturą, czy też zostaną podjęte jakieś inne działania. Pokażę Ci także naprawdę przydatne funkcje sztucznej inteligencji na Bitrix 24, które, mówiąc wprost, robią robotę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, to śmiało zadaj je niżej w komentarzu. Dzięki za obejrzenie tego filmu, pamiętaj zostawić łapkę w górę, bo algorytm to lubi i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!